Halo, halo, witam serdecznie chyba w 9 odcinku z serii Armored Core 6. No i dzisiaj mamy w kolejną misję, tym razem z rozdziału 3. Mamy wykradnąć dane z pomiarów. No zobaczmy. Got a job for you, 621. It's a request from one of the Balaam companies. Attention, Gun 13 Raven. This job comes from our subsidiary Dafuck. The operation will take place in the central ice fields, Hjalmar Mine. We want you to stage an attack on the Arquebus survey camp located there. After digging into the ice field, Arquebus launched survey drones to gather data. Whatever they found, it's sure to contain clues as to the whereabouts of the Coral Convergence. Put simply, your job is to seize the data. We're counting on you, Gun 13. No to już mieliśmy podobną misję ze zbieraniem informacji, czyli wypad za 100 tysięcy, czyli no raczej dosyć krótka misja. 621, are you still hearing things? Tell me if it happens on the job. I'll make adjustments. Daj, słyszymy głos, ale nie wiem, czy możemy powiedzieć o tym. No to szybkie zadanie, kilka punktów i w zasadzie tyle. Dane obserwacyjne pozyskane z drona badawczego zawierają informacje o złożach koralu położonych na powierzchni centralnego obszaru lądowego. Brak większych zmian w wartościach w porównaniu z okręgiem Belius. To prawdopodobnie popioły z ognia Ibis. Bierne odczyty koralu stanowią 80% wszystkich odczytów. Trwa analiza pozostałych 20%. Dobra, te podwójne bronie laserowe właśnie na dwóch ramionach, ten build jest tak niesamowicie OP, ja dosłownie morduję wszystkich, nikt nie ma szans. Każdy atak na jednego hita morduje. Kto ten build wymyślał? Dane obserwacyjne, czyli to już było. Wygląda na to, że większość z baz zbudowała agencję izolacji planetarnej po ogniach Ibis. Zapewne przestały być potrzebne po ukończeniu systemu izolacji. Przy odrobinie pracy moglibyśmy wykorzystać do czegoś te ruiny. Even the Rubiconians have forsaken this lifeless place. If the PCA has their eyes, the Coral must be involved. Jakieś wielkie działa na dwa hity od razu spływają, proszę bardzo. No to nie ma żadnego zagrożenia. Jeszcze mamy rakiety dalekodystansowe, to już w ogóle. Brakuje zapisu wideo znaczącej części oceanu. Wysyłamy drona za dronem, ale rezultaty są zawsze identyczne. Co tam się dzieje? Jakieś zakłócenia? Nie wiadomo. Jakieś posiłki? Nie, to przeciwnicy absolutnie nie mają szans, dosłownie te dwie bronie laserowe są jakieś porąbane moim zdaniem.
To jest easy mode. Po ostatniej walce z bossem jednak trochę się ulepszyłem i zwyczajne walki są naprawdę super proste. To jest aż trochę dziwna sprawa, że walki z bossami są absolutnie porąbane moim zdaniem. A zwyczajne pojedynki na zwyczajnych wrogów przecież to jest super łatwe. Wszyscy giną na jednego strzała w zasadzie. Więc nie wiem, czy to jest do końca taki ciekawy poziom trudności. Nie wiem, jak to się ogląda. Sonar odbiera podejrzany odczyt. Cokolwiek to jest, jest ogromne. Może jakaś olbrzymia jaskinia? Jakim cudem pod tą masą lodu mogłaby się znajdować jaskinia? Coś jeszcze mamy? 4 kilometry dalej, zobaczmy, jak się tak wysoko dostać. Nie wiem, czy mi starczy paliwa, żeby tak daleko wlecieć. Ciężka sprawa. Przydałaby się jakaś wyrzutnia albo coś w tym stylu, ale spróbuję. Dobra, jednak starczy. A teraz poza skały. Jakoś nie widzę odpowiedniego przejścia. O, znowu większy przeciwnik. Znowu nie powinien mieć jakichś większych szans. Mordujemy. Od razu przebite. Nie, to w sumie fajna sprawa, jeszcze będę miał całkiem dużo golda za zwycięstwo, bo w sumie praktycznie żadnych śmierci. Mało z naprawy będę pieniędzy tracił. Jeszcze dalej tędy. I musimy hakować, okej. No jeszcze aktualizacja misji, uzupełnienie zapasów, jasna sprawa. Lecimy? Może być jakaś walka z bossem, czy jak? Ja nie sądzę. Ten ma trochę więcej zdrowia chyba. A, z góry mi atakuje, dobra. Kurde, ten jaki jest prędki, nie mogę mu nic zrobić. Bez przerwy unika moich ataków, najgorzej. A bez nadzieja. Jak ktoś mi kontruje na maksa. Ale bez nadziei, no to jest. Ja nie mogę, ale się totalnie nie spodziewałem, że mnie tak skontrują teraz.
Nie, ta broń laserowa nic nie robi w tym momencie. Dajcie w ogóle spokój. Dobra, zobaczymy sobie na wyrzut, nie, zaraz, na broń plazmową oraz minigun. Nie wiem, próbuję już tutaj różne buildy, ale przeciwnicy są naprawdę jacyś zwariowani po raz kolejny. Mamy kolesia, który po prostu bez przerwy ode mnie ucieka i nic nie mogę mu zrobić absolutnie. Głupia sprawa. That ship, it's identifying as PCA. No to jest w sumie niezła kontra. Jedna broń to minigun, a druga broń laserowa i koleś nie nadąża z dodżowaniem. Czasami wlatują w niego te mocniejsze ataki. Ciekawa sprawa. Przybite komany. Nareszcie. To jeszcze nie wszystko. Jakoś sobie radzi takie połączenie. Zaraz, ja mamy chyba jeszcze na kolesie jakkolwiek wlecieć, zobaczmy. Na tym polega misja? Czy mogę w ogóle tak daleko latać? Nie wiem. Nic mu nie robię, muszę tam jakoś na przód chyba wlecieć. Zobaczmy, czy jest w ogóle podobna opcja. To ja nie mam pojęcia. To ja robię jakieś obrażenia. Dobra. Wreszcie. Dobra, daliśmy radę. Okej, okay, czyli na tą misję dobry jest minigun, żeby robić stałe obrażenia i w sumie na przykład broń plazmowa. Czasami właśnie ten latający koleś super zwinny wlatywał w takie ataki, bo próbował zdodżować przed miniganem przykładowo. Dobra, to ciekawe zadanie, ale kurde, ale mnie skontrował. Ciężka była jednak walka. Enforcement squad in a warship.
Special mission, maybe. What was it? Wait. Over there. No, szykuje się jakiś ciężki wróg. Ale kurde, każda misja jest teraz trudna. Myślę, że to jakaś spokojna będzie zagadka. It's me, Rusty. Your old buddy from the Vespers. Haven't talked since we climbed the wall. I'd love to catch up, but I'll cut to the chase. The PCA has deployed its suppression fleet. And now it's laying down the law all over Rubicon. We've already lost several survey bases, and Balaam's in a sorry state too. For their part, the Rubicon Liberation Front sees this as an opportunity. Now, if you ask me, they're counting their eggs before they're hatched. At this rate, the corpse, the Rubiconists, and the independent mercs will go down together. I'm sending you a request from the Archibus group. We could use the wall climber's help. One new message. From V4. I've been contacted as well by the Balaam group. Seems both sides have been forced to halt the Coral Survey. Check the briefing, 621. Raven, I've picked up a good job for you too. I know you've established yourself as one of the corporation's preferred mercenaries, but I was hoping you might learn more about the people who live on Rubicon. Dobra, w takim razie, jeżeli bym zobaczył wypad, czy będę miał jakieś dwie misje do wyboru? Sabotaż? No, wszystkie misje są sporo warte, muszę przyznać. Zobaczmy, zaatakuj stację tankowania. Nie, to każda misja będzie całkiem długa, z tego co widzę. Dobra, postaram się w takim razie jeszcze zobaczyć może na jakieś areny. Myślę, że to było całkiem ciekawe. Powiedzmy, że takim buildem, chociaż w sumie montaż, sprawdźmy. No teraz nie jestem w sumie przekonany. A, dwie broni laserowe, koleś nie ma szans. Nie, bo muszę jednak zebrać trochę dodatkowych jeszcze ulepszenie. Trochę chipów. Bez tego może być jednak trochę ciężko. Jeżeli w szczególności broń laserową sobie ulepszę. Combat Aptitude Evaluation Program number 26, entering rank E. Do tej pory na rank F gram. Bitter Promise. Call sign Nozark. Commencing evaluation. Main system activating. Dobra, jeżeli będzie jakiś super zwinny, to możemy nie mieć szans, ale zobaczymy. Nie, dobra, nie ma szans. Za mocno z tych laserów bijemy. Muszę się bardziej zbliżyć, come on! Bo co żyje? Dobra.
sensie, jak jeszcze trzyma, nie mogę go dobić ostatecznie. Wszystko unika, dobra, nareszcie. Ja wyczyszczę sobie trochę tych aren. Concluding evaluation. Well done. Nie, przeciwnicy nie mają szans na ten build obecny, chyba że będzie jakiś super zwinny, co będzie uciekał od nas i będzie bez przerwy dodżował. Wtedy byłoby trochę ciężko. Ja zrobię sobie build na broń laserową, ona jest tak super mocna moim zdaniem, że nie wiem. Są jakieś za trzy rzeczywiście, jeszcze trochę mamy tych bitew. Ja zobaczyłbym sobie. To, że teraz wygramy, no to później będziemy mieli więcej części. Łatwiej będzie wszystko wygrać. Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 25, rank E. Subject AC, infection. Call sign, V6, Mater Link. Commencing evaluation. Main system, activating combat mode. No, ten akurat jest zwinny, może być trochę ciężej. No dobra, jeżeli będziemy na bliskiej odległości, to mam za dużo tych ataków chyba. Dobra, przebite. Tylko pojedynczo trzeba strzelać, nie mogę dwoma na raz. Nie, muszę być na bliższej odległości, kurde. Brak many. Musi wylądować teraz. Nareszcie. O, ten mnie akurat mocniej kontrował. Właśnie bez przerwy uniki. Dobra. Przy okazji mamy już 5 chipów, więc dałoby radę jakieś ulepszenie wykonać. Zobaczmy. A w takim razie sklep z częściami, nie, co to jest? Arena? Gdzie się to kupowało? Optymalizacja SO. Kontrola ataku, broń energetyczna. Właśnie to bym rozwiązał. 9% więcej. Dobra, co my dalej mamy? No to jest jakiś tank, on nie ma szans z nami. Jesteśmy dwa razy bardziej opancerzeni. Jeżeli nie ma zwinnych kolesi, to nie mają szans już. Arena Combat Aptitude Evaluation Program, number 24, rank E. Jakieś dwie wyrzutnie. AC, UAU, call sign, Little Ziyi. Build na tanka. Evaluation. Dobra, zobaczmy. Activating combat mode. Nie, co on potrafi takim tankiem jeszcze daszować? A to mało przyjemna sprawa. Chwila, moment. Dobra, zaraz go przebijemy. Proszę bardzo. Straszne lasery. Za sery jak z karabinu najlepiej. Jeżeli będą jakieś ogromne bossy, to nie mają szans już absolutnie. Jeżeli będzie się zawsze trafiało. Dobra. No nawet trzy otrzymałem? Nie, zaraz, nie jestem pewien już.
czyli to będzie rank E. A, i to już są wyższe rangi. Dobra, to jeszcze jedną bym zrobił. Zobaczmy. Jakie tam jeszcze będą rangi? D do A? S może? Subject AC, guidance, call sign V7 Swinburne. Commencing evaluation. Main system, activating combat mode. No, z wyrzutni bije. Ja też potrafię latać. Co to na to, koleś? Jeszcze go wróg zaprowadzimy. Ej, kurde, co to za build straszne. Dobra, ale w kozim rogu już nie zabierz daszy, koleś. Dobra, przebity nareszcie, ale ma sporo jednak zdrowia. Też posiadają te wszystkie dasze, to jednak mnie całkiem kontroluje, ale dajemy radę. Tak, czyli wszystkie z rangi F i E zostały załatwione. Nie wiem, ile jeszcze tych będzie, no D, C, B, A. Może S? Nie wiem. Dobra, w takim razie pora jeszcze przyszła na ulepszenia różnego rodzaju. Congratulations, you have surpassed rank E. We are glad to oversee your development as a mercenary. All Mind exists for all mercenaries. Dobra, czyli optymalizację jeszcze zobaczmy. Tak jest, biorę bez przerwy w energetykę. Broń energetyczna to jest fajna jednak. Fajny build, podoba mi się. Dobra, jeszcze mamy całkiem dużo golda przy okazji. Zobaczmy, na co mnie w ogóle stać. Jakie bronie, jakieś minigany małe. To z kolei jakiś pistolet ogromny. Zobaczmy do drugiej ręki z kolei. Czy jest coś wartościowego, jakaś wyrzutnia na przykład. Granatnik to na przykład. Wyrzutnia pocisków paraliżujących opracowana przez RAT. Okej. Rażący trafiony cel wyładowaniami elektrycznymi. To może być całkiem niezłe w sumie, nie jestem pewien. Może jeszcze jakieś nogi by się przydały, chwila moment, pancerne albo coś w tym stylu. To z kolei za 350 tysięcy. No, ciekawy build. Byłbym trochę cięższy niby. Za jeszcze jakieś 400 tysięcy. To się też nieźle prezentuje. Waga. To natomiast na cztery nogi? Nie jestem pewien już. No, tyle mamy możliwości, że ciężko powiedzieć, w co by podejść. Na przykład jakiś odrzutowiec lepszy. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Te możliwości. Nie, ta prędkość napędu to już mi nic nie da, niestety. Chymme. Kurde, nie jestem pewien. Może jednak broń jakieś warto było zobaczyć.
Albo w sumie na lewy bark jeszcze nic nie mam w zasadzie. To była całkiem ciekawa sprawa. Może coś mieć, które wyrzutnie się nadawały. To wygląda dosyć przerażająco. Nie, trzeba policzyć obrażenia. Jakieś dwie rakiety. Ma to osłona z kolei, tak? Czy by się przydała? Ja w sumie wolę większe obrażenie, raczej zadawać. Tylko nie jestem jeszcze pewien z którego. No w sumie symetrycznie to wygląda nieźle. Dobra, niech będzie. Dobra, pytanie, co jeszcze dalej? Dobra, jeżeli bym miał projekt AC teraz, montaż... i chciałbym zmienić nogi, to nogi nie wystarczą jednak. Muszę jakieś lepsze nogi wykupić sobie. Dobra, pójdę może w to. Mamy jakieś właśnie pasujące do siebie nawet. Build tank, zobaczymy. Będę mógł właśnie zwyczajnie chodzić w sumie. Na dwóch nogach, a nie na czołgu. Takie bardziej tanki podejście, zobaczymy. I przy okazji jeszcze na ramiona. No, teraz symetrycznie wygląda nasz build. Dwie bronie laserowe oraz dwie wyrzutnie po 8 strzałów. No, myślę, że build ma jakikolwiek potencjał, zobaczymy. Dobra, na razie to było w takim razie na tyle, zrobiłem całkiem spore postępy. Mam jeszcze kilka misji, jak sami widzicie, ale to się skupię w kolejnych materiałach. Więc jeżeli was to interesuje, to polecam zostawić lajka, suba, dzwonka po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i w sumie tyle, ja się z wami żegnam, do jutra.